Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kayllie. Dzisiaj przechodzimy sobie do patch notesów. Tym razem nie ma za wiele zmian, ale też się temu przyjrzymy. Jeżeli ktoś lubi streamy, to streamuję w poniedziałki, czwartki oraz niedzielę. Jak i mam swojego Discorda, jeżeli chcecie dołączyć, mieć na bieżącą informację bądź się zadać jakieś pytania, to bardzo chętnie Was zapraszam. A tymczasem przechodzimy sobie do patch notesów i mamy tutaj około 10 zmian. Najpierw przejdziemy sobie do eventów, które są w zasadzie bardzo proste. Tutaj pierwszy event to jest Transform and Rollout. Właśnie od rozpoczęcia się logowania otrzymujemy te przedmioty, które powodują, że możemy transformować. Kolejny to jest event drugi, Questing for Innocent, czyli od dnia dzisiejszego do 10 listopada możemy akceptować questy od NPC Rubin. Pamiętajcie, że wszystko można znaleźć pod zakładką questy, to jest pod numerem O, znaczy pod znakiem O, i wtedy mamy New Tab i tam możemy znaleźć te wszystkie questy, czyli tutaj mamy dodatkowy quest, który pozwala nam zdobyć trochę więcej tych kostek Black Spirit, Purple albo Orange. Kolejny to jest DeffyTik Innocence MK12 i tutaj mamy godzinę, kiedy będą się pojawiać, to w zasadzie będzie jakiś mały raid bossik, czyli każdego dnia widzę tutaj o 8 rano, o 15 i 21:15, za wyjątkiem soboty, gdzie jest o 8 i 23. Tak wygląda ten raid boss, więc to trzeba będzie pokonać i otrzymamy jakieś fajne nagrody pewnie. Okej, tutaj mają... Aha, czyli tutaj będą też ataki. Trzeba będzie na to uważać. Aha, ok, czyli te transformujące będą właśnie potrzebne do tego. Jak tutaj możecie zobaczyć, rock and paper ma. Ten ma rock and scissors i paper. I teraz jak wybierzemy daną transformację, to mamy dwa tylko z tych trzech właśnie znaków, czyli tam kamień, nożyce i papier. I będziemy musieli odpowiednio reagować właśnie to, co robi tutaj ten raid boss, czyli najpierw jest na przykład kamień, papier, nożyczki. Tu jest pattern drugi. Aha, ok. Czyli trzeba będzie tutaj, drugi to jest, trzeba będzie podchodzić do tych tutaj potworków i właśnie pokonać ich w tą grę. No i tutaj jest kolejny, czyli ostatni. Tutaj trzeba będzie, aha, czyli trzeba będzie wejść w strefy koloru odpowiadające właśnie danemu znakowi, czyli tutaj można zobaczyć, że to chyba są nożyczki, tak? Czyli to jest żółty, papier to będzie niebieski, teren i tam chyba jest czerwony, to będzie kamień. No i tutaj są nagrody. Czy jest to coś ciekawego w zasadzie? Niestety nie, jakieś drobne pierdoły, chociaż tu widzę Marni Unstable Fuel, czyli jedno chyba najlepszych tutaj będzie. A jeżeli pokonamy tego raid bossa, to tutaj otrzymamy części Innocence MK12 part 3 sztuki i to będzie można wymienić na jakieś drobne nagrody. Dobra, przechodzimy sobie dalej, czyli tutaj troszeczkę pomogli nam, jeżeli chodzi o najbardziej brakującą rzecz, czyli Magical Shardy. To jest potrzebne do gwarantowanych penów, jak i do gwarantowanej akcesorki na pen. No i tego jest potrzebna ogromna ilość. Zobaczmy, czyli tylko tydzień nam pomagają, czyli potrzebujemy Black Fragment 10 sztuk, otrzymujemy codziennie jeden fragment of depleted magic i jeżeli użyjemy processing, który mamy pod znakiem L, Simple Alchemy, to możemy z tych dwóch przedmiotów zrobić Magical Shard 5 sztuk, czyli około 35 sztuk możemy tylko i wyłącznie otrzymać. I przepraszam, tutaj jeszcze jest, że będzie więcej dropiło tych Black Magic Crystal na Walencji, czyli również do tego dochodzi Kratuga Ancient Ruins, czyli jak możecie zobaczyć, te Black Magic Crystale będą częściej teraz dropić. Przetestuję to sobie, zobaczymy jakiej ilości to jest, że częściej. No i kolejny to jest kalendarzek. Tym razem zrobili kalendarz na 35 dni. Wydaje mi się, że chyba dłużej. A nie, nie, dobra, przepraszam, to jest jedno i to samo, tylko tutaj są po jednej sztuce memorków. Mogliby dać troszeczkę więcej tu, ale no dobra, niech im będzie. Czyli drobne nagrody za po prostu logowanie się. I tutaj jest dość sporo takich drobnych rzeczy ponaprawianych, pozmieniane teksty, żeby prawidłowo odpowiadały aktualnym im znaczeniom. Tutaj właśnie został dodany ten Mad Scientist Marni, czyli ten taki Raid Boss. I jedną z takich lepszych zmian to jest, że teraz te wymiany Imperial dotyczące gotowania oraz alchemii nie ma ograniczeń na serwerze, czyli możecie po prostu wykorzystać wszystko na danym serwerze i tyle, więc nie ma żadnych ograniczeń. Wcześniej to po prostu na przykład było wykupywane przez graczy i następni nie mogli już nic z tym więcej zrobić. Teraz w zależności od tego, ile macie contribution points, tyle będziecie mogli tych skrzynek wymienić. Kolejna sprawa to teraz namioty będzie można nawet ustawiać w niekorzystnym terenie. Jak do tej pory gra blokowała, to teraz powinno być troszeczkę lepiej. I czy tutaj coś mamy? Aha, czyli teraz będziemy mogli sobie wymienić, co tutaj mamy? Aha, okej. Czyli teraz dopiero będziemy mogli sobie wymienić te z marketu, na to wygląda, przedmioty poprzez questy u Jetiny. Ok. O, i teraz będzie można wymienić również przedmioty, jeżeli właśnie zrobiliście błąd i na przykład zamiast Xarki wybraliście Ofina, teraz będzie można to wymienić. Przepraszam, troszeczkę zaczytałem się, ponieważ musiałem tego nie zauważyć, jak czytałem wcześniej. Robiłem to troszeczkę na kolanie, że się tak wyrażę. I super, dobrze, że tak zrobili, ponieważ część z Was mogła na przykład źle wybrać przedmioty, jak na przykład Dim Tree Spirit, a teraz możecie wybrać sobie Red Nosa, który jest troszeczkę tańszy, żeby zrobić Fallen Goda na przykład, więc to jest dobra zmiana. Pojawiły się Node War, jeżeli chodzi o region Kamasylvia. Jest to pierwszy raz w historii Black Desert Online, że tam będą Node Wary, czyli zamieniono jeden serwer sezon 5 na Kamasylvia, jeden serwer i tam będą właśnie te Node Wary. Tutaj są Node Wary już ustawione na danych regionach i to są ich odpowiedniki tirów, czyli 13 terenów. Kolejna sprawa to pojawia się outfit, jeżeli chodzi o Conquest Wary. W zależności od tego, jaki kolor otrzymacie, taki będzie reprezentował ten outfit, czyli tutaj macie przykładowy niebieski. To można kupić za fundusze gildyjne, kosztuje tylko 100 000 silvera i można kupić go raz na dzień i tylko i wyłącznie na 6 godzin. Tak to wygląda, ma drobne bonusy, czyli Gear Durability Consumption minus 10%, o pół metra wyższy skok i Movement Speed plus 2 poziomy. Tak to wygląda, tutaj są zmienione troszeczkę statystyki, jeżeli chodzi o Tier 1 Easy oraz Tier 1 Medium Node War oraz Media i Walencja Siege. Tutaj mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o AP, jeżeli chodzi o Siege w sobotę. Ja, jeżeli chodzi o Node War, to również accuracy jest ograniczone. Tutaj zmieniłem trochę interfejs logowania się, takie drobne pierdoły. Przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, którą jest Pearl Shop. Zobaczmy, co tam przygotowali. Czyli pojawia się dla korsarki w zasadzie Kibelius Divinus za 3400. Oczywiście możemy kupić to również w częściach. Pojawia się również bielizna za 700 pereł. Kolejna odmiana bielizny Również za 700 pereł zestaw oczywiście z 3400, czy tutaj jest napisane? A ok, czyli możemy sobie wybrać po prostu jeden dla danej klasy. Tutaj jest kolejny zestaw, ten sam i trzeci zestaw. Nie wiem dlaczego tak to powymyślali, przecież po prostu mogli to wszystko w jednym i do wyboru, a oni to, no, nieważne, przepraszam. Halloween Special Value Pack za 1350, 10% obniżki na 30 dni, troszeczkę taniej. Triple Premium Outfit Pack, czyli 3 outfity, drobne bonusy za 6830 pereł, za 3000 pereł można kupić Artesia Memory 100 sztuk, bonus w postaci 100 Chronstone'ów, 30 Memory Fragmentów i 25 Balks. Za 5600 mamy 200 Artesia Memory, 200 Chronstone'ów, 70 Memory Fragmentów i 50 Balks. Za 100 milionów można kupić Mad Scientist Marni Adventure Box i dodatkowo otrzymuje Mad Scientist Marni's Flask, niedostępne w Belgii i Holandii. Również jeden box jest dostępny za 449 pereł. Kolejny to jest normalne boxy, kosztują 899 pereł. Dostajemy jeden taki box, a jeżeli chcemy ich 11, no to jeden gratis i kosztuje to 8990. Tutaj mamy szansę na tego lootboxa, co możemy otrzymać, czyli 5000 Chronstone'ów maksymalnie, ale szansa to jest 50%, a w najgorszym razie jest to Advice of Walk, 50 failstacków i jest na to 12% szans. Więc uwaga, nie przesadzajcie z kupowaniem tych lootboxów, bo możecie się naprawdę przerazić, zużyjecie dużo pieniędzy, a może nic nie wypaść, naprawdę. Jeżeli chodzi o temat Scientist Marni's Flask, to tutaj, jeżeli wam się nie będzie udawało, to za każdy box tak czy siak dostajecie jedną sztukę tego przedmiotu i potem możecie go wymienić na jeden z tych przedmiotów gwarantowanych. Czyli na przykład jeżeli nie traficie w ogóle na outfit boxa, po 10 takich lootboxach, no możecie tak czy siak wybrać sobie właśnie tą oto nagrodę. Halloween Cosplay Party za 2200 pereł, możemy sobie wybrać outfit dla tych klas, czyli w zasadzie dla wszystkich. Halloween Cosplay Party trójka za 2200, ok, czyli jest również osobno kartian na przykład dostępny dla LAN, czyli te pozmieniane outfity. Ok. Hatchet Job Outfit, Stolen Heartstrings Outfit, czyli te dwa outfity są dostępne i to chyba tylko dla niektórych klas, to chyba dla Sorki jest i dla Berka, Warriora? Nie jest tutaj sprecyzowane. Mad Scientist Marni's Propset, czyli coś do domku, za zestaw za 900 pereł. Kolejny zestawik za 850 pereł, trochę mniejszy. Dekoracje, tutaj mamy obniżkę, te halloweenowe. Również jest karpet za 175 pereł. Chandelier 280 pereł, doll lamp 280 pereł, jack-o'-lantern 280 pereł. Kolejny jack-o'-lantern, tym razem na ścianę, for wall 280 pereł. No i tutaj jeszcze więcej tych przedmiotów, tak więc sporo halloweenowych. Jeżeli ktoś lubi domki sobie tworzyć, to teraz może sobie zrobić to taniej. Jeżeli chodzi o Sage'a, to teraz jest wyprzedaż jego outfitu. Jeżeli ktoś potrzebuje akurat ten outfit bądź perły, to za 2720 teraz jest dostępny. Zmiany w kolejnym outficie, podoba mi się ta maska, chciałem ją na LAN mieć, czyli Kunoichi Ayo. Rozdzielone są rękawice oraz buty. I chyba to by było na tyle, mi się wydaje. Czekajcie chwileczkę, czy będzie tutaj jeden taki informacyjny, a nie ma go, dobra. Czyli to jest jeszcze na globalu, na razie nie będziemy o tym w takim razie mówić, powyjadamy sobie to w zasadzie w innym poradniku. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, oczywiście piszcie w komentarzu, postaram się jak najszybciej odpisać. Bardzo często jestem w stanie odpisać nawet w trakcie pracy, czyli w godzinach rannych i południowych, popołudniowych również, jak i wieczorem. Jestem dostępny, jak mówiłem na początku, na Twitchu, Discordzie, więc również zapraszam i widzimy się następnym razem. Yo, yo!